Mną się nie przejmujcie. Miło patrzeć na zakochanych. Musicie to wypełnić. Dziękuję. Nie zajmę pani dużo czasu. Czego pan chce? Badamy ponownie sprawę rodziny Chavarria. Dawnych właścicieli hacjendy Mistral, winnic, nieruchomości. Wiem, kim byli Chavarria. Po zamachu terrorystycznym, w którym wszyscy zginęli, ich posiadłości przeszły w ręce rodziny de la Torre. To prawda. Nie rozumiem jednak, po co na nowo rozgrzebuje pan tę sprawę. Terroryści wymordowali całą rodzinę. Nikt nie przeżył. Co pan chce dowieść? Otrzymaliśmy anonimowy telefon sugerujący, żeby powiązać tę sprawę ze śmiercią Rafaela de la Torre. To jakaś bzdura. Rzekomo Leoncio Peña, znany jako Jaguar, też mógłby coś na ten temat powiedzieć. Kto dzwonił? Kobieta? Pani też otrzymuje anonimowe telefony? Od kobiety? Bardzo chciałabym zobaczyć miasto. Przejdziemy się? Powinnaś iść do swojego pokoju i odpocząć. Nie jestem zmęczony. Wiesz, na jakiej wysokości się znajdujemy? Poza tym muszę porozmawiać z José Antonio. To może poczekać. Najpierw pójdę z Milagros na spacer. Wejdę tylko na górę. Zaraz wracam. Stajesz po jej stronie? Chcę, żeby cierpiała. Opanuj się, bo Milagros zacznie coś podejrzewać. Zawiadomić panią, czy najpierw zbada pan Lucie? Powiedz, że mam już wyniki. To coś poważnego? Pytam, bo bardzo się o nią martwię. Chyba wiem, dlaczego jest w takim stanie. To alkoholiczka i narkomanka. Naprawdę? Niestety. Młoda, ładna dziewczyna, a tak marnuje sobie życie. Ale to się zdarza nawet w najlepszych rodzinach. Como dice el dicho, estas cosas pasan hasta en las mejores familias. Co robimy? Prosiłem, żebyś zawiadomiła panią. Ja zajrzę do Lucy. Co panią łączy z Leoncem Peñą? Słucham? Wiemy, że bywał w tym domu oraz kontaktował się z panią telefonicznie. A nawet odwiedzała go pani w jego miejscu zamieszkania. Skąd pan ma te informacje? Mamy go na oku. Przyjechał doktor Benito, ma już wyniki badań pani Lucy. Panowie wybaczą. Nie odpowiedziała pani na moje pytanie. Co panią łączy z Leoncem Peñą? Rafael był jego ojcem chrzestnym. Czasami go odwiedzał. Kiedy kontaktował się z panią po raz ostatni? Jakiś tydzień temu. Jeśli nie mają panowie więcej pytań, zajmę się chorą córką. Oczywiście. Odprowadź panu. Co pan o tym myśli? Nie wierzcie jej. Ona kłamie. Dlaczego? Dziś rano rozmawiała przez telefon z tym jaguarem. Jesteś pewna? Jak najbardziej. O czym rozmawiali? Tego nie wiem. Ale słyszałam, jak powiedziała: witaj, jaguarze. Znów nas okłamała.
Aeroport. Lotnisko? Czy samolot do Cusco już odleciał? Perfecto. Doskonale. Gracias. Dziękuję. Zostawcie nas samych. Chcę ją zbadać. Chodźmy do mojego pokoju. Usiądź. Chcę cię osłuchać. Gniewasz się na mnie? Oddychaj głęboko. Wciągnij powietrze. Poczekaj na zewnątrz. Chcę z tobą pogadać. To prawda, że bierzesz narkotyki? Badania to wykazały? Nie. To prawda? Juanito ci powiedział? On ci je daje? Paliłam marihuanę. Z ciekawości, ale mi nie smakowało. Wiesz już, co jej dolega? Na razie nie. Trzeba zrobić dodatkowe badania. Ale coś podejrzewasz. Możliwe, że to problem natury psychosomatycznej. Czy przeżywa ostatnio jakiś silny stres? Miała być spadkobierczynią, a została żebraczką. Zobaczymy, co wykażą analizy. Do jutra. Wiem, co ci jest. Chodzi o ojca, prawda? I nadal kochasz Martina. Chcę być sama. To twoja ostatnia szansa. Bierzesz czy nie? Co mam wziąć? Mnie. Mam dosyć tej zabawy w kotka i myszkę. Nie dałem ci powodów, żebyś tak myślała. Nie podobam ci się? Czy raczej nie podobają ci się w ogóle kobiety? Czemu tak myślisz? Jesteś pierwszym facetem, który odrzuca szansę przespania się z dziewczyną bez żadnych zobowiązań. Jesteś gejem? Nie. Więc to udowodnij. Nie muszę ci niczego udowadniać. Więc podobają ci się faceci. To twój problem, ale pamiętaj, że chciałam ci pomóc. Zawsze była nadwrażliwa. Ale musi być jakiś konkretny powód tej depresji. Jest przerażona. Liczyła na spory spadek, a nie dostała ani grosza. Daj znać, kiedy będą wyniki. Juanito. To prawda, że bierzesz narkotyki? Estás consumiendo drogas? Czemu pytasz? To ma jakiś związek z Lucią? Może. Podobno paliliście marihuanę. I dlatego jest chora? Nie sądzę. Ale jeśli nadal będzie ćpała, wpadnie w jeszcze większą depresję. Jestem pewien...